Cześć, Tomek Jaroszek, Doradca TV. Dzisiaj opowiem Wam o ustawie, która 15 stycznia weszła już w życie i która troszeczkę zajeżdża nam cenzurą, ale z drugiej strony ma być przecież dla dobra przyszłych emerytów. Wszedł w życie zakaz reklamowania, sami wiecie czego. Nie odważa się tego powiedzieć, bo kary za to są od 1 do 3 milionów złotych, a nie bardzo wiadomo, co to znaczy reklamowanie, ale żeby Wam trochę podpowiedzieć, teraz na ekranie pojawią się losowo dobrane litery, które naprowadzą Was na to, czego już reklamować nie wolno. Nie wolno reklamować od 15 stycznia do 31 lipca i to nie są przypadkowe daty. Akurat 31 lipca to jest ten moment, w którym my, przyszli emeryci, musimy zadecydować, czy chcemy być w jednym filarze zgodnie z ustawą emerytalną i wszystko w tym momencie zostawiamy do ZUS-u, albo wariant drugi, że zostajemy w dwóch filarach, chociaż jeden ograbiono, czyli mamy ZUS i sami wiecie co. Tak. Ani razu nie użyję tego słowa, bo naprawdę nie ma absolutnie definicji w ustawie, co to jest reklama. Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje decyzję już kiedy coś się zdarzy. Czyli dajmy na to, w jakiejś gazecie powstało zdarzenie, ktoś reklamuje, czyli daje perswazyjny przekaz a propos sami wiecie czego. I wtedy to idzie do Komisji Nadzoru Finansowego i oni sobie debatują, czy ten przypadek złamał ustawę z 15 stycznia. Bo jak złamał tę ustawę, to wtedy ktoś buli z kieszeni od 1 do 3 milionów złotych. Jak to jest, że w demokratycznym państwie nie można reklamować sami wiecie czego, usługi w gruncie rzeczy finansowej, która przecież była dobra przez ostatnich kilkanaście lat i nic nikomu to nie przeszkadzało. Można jednak reklamować kilka zupełnie innych rzeczy. Włączam telewizor, a tam wszyscy uprawiają łomżing, żywczing, heinekening, desperadosing, a co po niektórzy nawet sommersbing, podobno to piwo. Tak samo idę sobie ulicami Warszawy, a tam wielki plakat serwisu internetowego, w którym gimnazjalistki rozbierają się do naga przed kamerą po to, żeby panowie po drugiej stronie komputera klikali im specjalne żetoniki. Nie znam się na lekach, ale reklamowany jest na przykład taki syrop albo tabletki na kaszel, ale każdy student wie, że jego nie kupuje się na kaszel, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Ludzie, nawet słodycze i chipsy są reklamowane, a to przecież szkodzi zdrowiu i wszyscy będziemy grubi jak Amerykanie. Pamiętacie taką spółkę, która lokowała nasze pieniądze bardzo bezpiecznie w złoto? I ten sam KNF, który teraz będzie oceniał, czy reklamowano sami wiecie co, czy nie, on wtedy ocenił, że to bardzo niebezpieczna instytucja i nie wolno tam dawać pieniędzy, w ogóle był na czarnej liście i wszystko naraz, ale nikt z tym nic nie zrobił. I nie tylko ludzie stracili miliony złotych oszczędności, ale do tego jeszcze wszędzie była tego reklama. Pamiętacie Amber Gold? Wszędzie była reklama Amber Gold i było ok, ale sami wiecie czego, już reklamować nie można. Może to dlatego, że sami wiecie co, nie inwestuje w złoto? Może mam jakiś sentyment do złota? Polska prokuratura ma sentyment do złota, bo nie zauważyła Amber Gold przez tyle lat. Jak już siedzimy przy tych finansach, to inwestowanie jest B, no bo sami wiecie co, inwestuje też nasze pieniądze. Ale pożyczanie pieniędzy, o, to jest bardzo w porządku. Pożyczka w 5 minut, pożyczka na dowód, pożyczka bez dowodu, pożyczka bez majtek. 5 minut macie pieniądze na swoim koncie. Oprocentowanie zgodne z ustawą. To nic, że jeszcze 15 dodatkowych opłat, ale oprocentowanie zgodne z ustawą. Więc reklamować wszystkie kredyty, chwilówki, mega szybkie pożyczki, nie ma problemu. Ale sami wiecie co, nie. A, no i politycy nie mają zakazu reklamowania. Oni przed każdymi wyborami mogą nakręcić spot wyborczy, który pojawi się w każdej telewizji i oni wtedy obiecają nam, że emerytury na pewno będą. Nie mogę zareklamować sami wiecie czego, ale mogę powiedzieć, co myślę na temat tego pierwszego rozwiązania. Otóż sam ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, traktowany jako jeden jedyny filar, który zapewni nam emeryturę, ja osobiście traktuję w kategoriach religii. Albo się wierzy, albo się nie wierzy, że ZUS da wam pieniądze. Tam nie ma pieniędzy. Dlatego to jest oparte na wierze, że w tym czasie, kiedy ja będę na emeryturze, te pieniądze się znajdą, bo ktoś inny tam wpłaci. To znaczy, teraz z ZUS-u pieniądze dostaje moja babcia i mój dziadek, ale pieniądze do ZUS-u muszę wpłacać ja i moi rodzice. Więc wierzę, że kiedy ja będę na emeryturze, ktoś będzie do tego ZUS-u wkładał pieniądze. Złośliwi twierdzą, że są takie same dowody na istnienie pieniędzy w ZUS-ie, jak na istnienie potwora spaghetti. Nie zrozumcie mnie źle, ale mamy dwa filary. Tak naprawdę to powinniśmy mieć jeszcze trzeci, ale on już jest w ogóle zapomniany przez Boga i ojczyznę i przez emerytów, więc jego na razie wyrzucamy. Mamy te dwa filary i teraz drugi nie może się nawet reklamować. Bo sami wiecie, co jest groźne. Rozumiecie absurd? Dobra, tak naprawdę to mamy trzy opcje i trzecia to jest moja, więc próbuję zareklamować, skoro nie mogę zareklamować sami wiecie czego. Pierwszy wariant do 31 lipca to jest zostanie z pierwszym filarem. Tadam!
Opcja druga. Zestawiamy to, co było, chociaż i tak kawałek nam już zabrali, bo w sumie nie wiem, czy pamiętacie, ale 150 miliardów kasy już wyparowało, no nie? Ale spoko. Dobra. Lecimy dalej. Mamy tą drugą opcję, to znaczy zostawimy i tak w ZUS-ie, bo większość pieniędzy będzie miał ZUS. I tą maleńką drobinkę, sami wiecie czego, zostawiamy sobie, a nuż uda się więcej pieniędzy przez to uzyskać na emeryturze. I teraz na czym polega cały paradoks tego wyboru, który nie ma nic wspólnego z wyborem? W sprawie emerytury masz dwa wyjścia. Możesz zostać w ZUS-ie i liczyć na to, że dostaniesz swoją emeryturę, jeśli ZUS zamieni na przykład wodę w pieniądze. Albo wybrać ZUS i sami wiecie co. Ale paradoks tego wyboru polega na tym, że na 10 lat przed otrzymaniem emerytury pieniądze z sami wiecie czego i tak będą już trafiać do ZUS-u, bo ostatecznie tylko ZUS może w tym kraju wypłacać emerytury. Więc wasz wybór to tak naprawdę wcale nie wybór. Podsumowanie. Możemy nie dostać emerytur w ramach pierwszego filaru. Możemy nie dostać emerytur w ramach pierwszego i drugiego filaru. Bo w tym kraju, jeśli sami nie zadbamy o swoje finanse, to za kilkadziesiąt lat zostaniemy w głębokiej, ciemnej, no sami wiecie gdzie. A kilka sposobów, jak oszczędzić na tę emeryturę, oczywiście na kanale Doradca TV.